Mają dostęp do internetu i technologii, to nieważne w zasadzie, gdzie się mieszka, jak małe jest to miasto, jak trudny jest dostęp do większych, na przykład aglomeracji i tak dalej, to już masz jakieś pewne możliwości. I to automatycznie większe niż ci, którzy nie poznają języków, którzy boją się nowych technologii. I to, czy ktoś z was wie, co to jest brand manager? Dobra, a czy ktoś z was ma Facebooka? No właśnie. Opiekun marki to jest ktoś, kto zajmuje się taką marką w mediach społecznościowych na przykład. Czyli na przykład na Facebooku. Na pewno lajkujecie, nie wiem, no, jakieś filmy, które lubicie. Typu na przykład, nie wiem, dziewczyny może jakąś firmę odzieżową, albo jakąś blogerkę, która też może być marką w sumie. I takie firmy, takie produkty potrzebują opiekunów. No i ja wylosowałem opiekuna marki. Uważam, że byłbym dobry. No, może pod warunkiem, że to byłaby fajna marka, którą lubię, ale dlatego, że dobrze się czuję w sieci i z łatwością przychodzi mi pisanie na przykład na Facebooku o takich różnych rzeczach, wrzucenie zdjęcia. Ja wiem, że to jest śmieszne, tak? Praca, która wymaga od was wrzucania zdjęć na Facebooka, ale to wbrew pozorom jest fajne i czasem wymagające, bo trzeba być bardzo kreatywnym. To jest praca, której 3 lata temu jeszcze nie było. Jakiś czas temu trafiłem na fajną infografikę, która mówiła, że w przeciągu ostatnich chyba 15 lat pojawiło się 200 tysięcy nowych rodzajów pracy, nie miejsc pracy, rodzajów pracy. I to jest niesamowite, że właśnie przez to, że się nam fajnie rozwija technologia, dostęp do wiedzy, dostęp do tego wszystkiego, mamy coraz większe możliwości i tak naprawdę większe szanse, że zdobędziemy jakąś fajną pracę. Bo nikt nie powiedział, że właśnie, że musimy robić to, co chcą nasi rodzice. Dalej. Ja mam instruktor tańca i mi się wydaje, że gdybym... Ale ty śmiejesz. Gdyby się to podobało, to mówię, bo lubię się dzielić doświadczeniem, które nabywam w danej dziedzinie. No i to jest, słuchajcie, był kolega na pewno bardzo inteligentny. Jest z prześmiesznego pytania, super. Mediatorka. Myślę, że poradziłabym sobie z tym zajmem, ponieważ mam dar przekonywania, dużą cierpliwość. Na pewno na trzeba ćwiczyć. Na to odpowiadamy. Wszystkie grupy podnoszą do góry swoje odpowiedzi. Zobaczcie, 57,5% prac wymaga znajomości języka angielskiego. Dostaniecie te wszystkie informacje, także na razie się na tym zatrzymamy. Brawo dla wszystkich. No właśnie, tam dyplomy są przygotowywane w tej chwili jedne i na zakończenie spotkania.